Witajcie. To był bardzo śląski tydzień w Brukseli. Z okazji Europejskiego Dnia Języków odbyła się ceremonia przekazania słowników mniejszości etnicznych i języków regionalnych do Domu Historii Europejskiej. Nie mogło zabraknąć śląskiego dykcjonarza Bogdana Kalusa, który złożyłem na ręce dyrektorki muzeum Konstance Itzel. Padły ważne słowa. Nieuznanie Ślązaków za mniejszość etniczną czy śląskiej Gotki za język regionalny to sprawa czysto polityczna. No i mamy w końcu ostateczne wyniki spisu powszechnego. 600 tysięcy osób w Polsce zadeklarowało się jako Ślązacy i Ślązaczki. Poza tym gościłem w Brukseli grupę studyjną z województwa śląskiego, w tym laureatów konkursów Silesia Incognita czy też Godanie jest cool. Mieli oni szansę poznania od kuchni instytucji europejskich i zobaczenia, na czym polega moja praca w Parlamencie Europejskim. Dziękuję Wam serdecznie za odwiedziny. Poza tym przygotowujemy się do sesji plenarnej w przyszłym tygodniu w Strasburgu. Afera wizowa zatacza szersze kręgi. Stworzono układ. Polskie dokumenty za pieniądze. Unia nie może pozwolić sobie na bierność w tej sprawie, ponieważ wydane wizy uprawniały do wjazdu na teren całej Unii. Dlatego odbędzie się debata plenarna na ten temat. Nie pozwolimy, by pisowcy zamietli tę aferę pod dywan. A co w regionie? W sobotę zaczynam od targowiska miejskiego na katowickim Placu Miarki. Później razem z wiceprezydentem Katowic Jerzym Woźniakiem odwiedzę sklep socjalny na osiedlu Tysiąclecia, Dom Pomocy Społecznej Przystań i nowy ważny punkt na mapie miasta, społeczne Ministerstwo Samotności. Ta niezwykła inicjatywa Fundacji Wolne Miejsce i Miasta Katowice wspiera osoby w kryzysie samotności. Chylę czoła. A Wam napiszę o tym już wkrótce. Od około 15:30 będę na Rynku Kwiatowym. Wpadnijcie, bo właśnie tam będzie czas na rozmowę. W niedzielę Warszawa i Marsz Miliona Serc. Tam trzeba być. Dla demokracji, dla Śląska, dla Polski i jej miejsca w Zjednoczonej Europie. Miejcie się dobrze i do zobaczenia w weekend. A od poniedziałku Strasburg.